kwietniu ubiegłego roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły podstawowej nr 1 w Świdnicy. W grudniu prace zakończyły się, a już po tegorocznych feriach dzieci rozpoczęły naukę w nowych, w pełni wyposażonych klasach. Przedsięwzięcie to planowano już wcześniej, ale budowa miała się rozpocząć dopiero w 2019 roku i obejmować znacznie mniejszy obszar. Zmiany w systemie oświaty spowodowały, że projekt trzeba było przyspieszyć oraz poszerzyć. Jeszcze jakiś czas temu nikt nie myślał o rozbudowie naszej szkoły, jednak ze względu na to, że przyszła reforma oświatowa, w ramach której zdecydowano o likwidacji gimnazjum, trzeba było stworzyć przestrzeń dla klas 7 i 8. Dlatego w Urzędzie Miejskim powstawały różne koncepcje na rozwiązanie tego problemu, jednak ostatecznie podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Początkowo zakładano dobudowę modułu złożonego z 3 sal, natomiast po zbadaniu i zgłębionej analizie potrzeb placówki, dzięki akceptacji pani prezydent, zapadła decyzja o powiększeniu projektu. Dzięki inwestycji szkoła zyskała 6 dodatkowych sal lekcyjnych wraz z zapleczami. Powstały także gabinety dla psychologa i logopedy oraz nowy węzeł sanitarny. Zagospodarowany został również teren, w tym droga dojazdowa, miejsce na odpady komunalne i ogrodzenie. Jest to przedłużenie istniejącego od strony zachodniej skrzydła. Rozwiązania materiałowe, gabaryty oraz bryła nawiązuje do pozostałej części szkoły. Powierzchnia nowej zabudowy to ponad 700 m2. Budowę nowego segmentu dydaktycznego rozpoczęto jeszcze za kadencji poprzedniego dyrektora, pani Alicji Karol, ale bardzo się cieszę, że to mi dzisiaj przypadł w udziale ten ogromny zaszczyt odbioru w imieniu całej społeczności szkolnej tego pięknego budynku. Dzięki podjętym ważnym decyzjom nasi uczniowie mogą dzisiaj korzystać ze wzbogaconej oferty szkoły. Wszystkie sale bowiem zostały wyposażone na miarę potrzeb szkoły XXI wieku. Każda klasa pomieści 25 uczniów, sale są wyposażone w tablice multimedialne, niezbędne sprzęty dydaktyczne, wszystko to, o co zabiegali nauczyciele danych przedmiotów, zostało wyposażone. Wykonawcą inwestycji był Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Broński, a jej koszt wyniósł 3 700 000 zł. Uczniom oraz pedagogom życzymy owocnej pracy w nowo powstałych klasach.